dzisiaj w podróżach Roberta, hala Krakowi i w środku festiwal czekolady. A teraz krótki rzut oka na to, co znajduje się obok hali i gdzie ona jest położona. Hala Krakowi jest koło Błoń Krakowskich przy Alei Fosza. Bardzo ładnie wygląda z zewnątrz. Jest położona w miejscu, do którego łatwo dojechać z centrum. I łatwo też zaparkować, bo jest fajny, duży parking. Obok jest rzeka Rudawa, która wpływa do Wisły, i Błonia, które mają 50 hektarów, czyli największa łąka w Krakowie, w której odbywają się imprezy różnego rodzaju. Lecę teraz nad rzeką Rudawą. Po lewej jest Las Wolski, gdzie jest Zoo Krakowskie. A z powrotem, tak jak tutaj widać, jest rzut oka na centrum Krakowa, w oddali Wawel. Dzisiaj idziemy na festiwal czekolady. Jest to hali Krakowi, koło Błoń Krakowskich, więc bardzo niedaleko nas. Pokażę zaraz tą halę. Czekolada to jest jedno z najlepszych pożywień dla mnie. Najlepszy deser, jaki istnieje. Oczywiście wyroby z czekolady pod różnymi formami. No to jest to, co najbardziej mi smakuje. Ta hala Krakowi często jest używana. Fajnie, że ją tutaj zbudowali blisko nas. Ładnie to wygląda. Zobaczymy z bliska, co to wszystko jest warte i czy można coś fajnego skosztować. Pasta dyniowa z pieczonej dyni z pomidorami i oliwa rzepakowa, naturalna polska. Co to jest, pani mówi? To jest chleb kasztanowy. Mąka kasztanowa i mąka orzechowa. Oczywiście, że nie kawałek ziarna wysyłamy, tylko trzeba kupić całe ziarno. Tłoczone na zimno. 13 zł. A chleb kasztanowy 21 zł. Smakuje jak chleb. To wszystko jest naturalnie słodka. Bardzo smaczna i delikatna. Kokosanka, po prostu kokos. Tak, z kokosem, dokładnie. A to czerwone? A tutaj jest taki sernik z sakurą i z maczą. Też jest delikatny, trochę słodki, ale bardzo dobry. Dobra, to ja wezmę tą kokosankę. Kuleczkę, dobrze. Ile kosztuje? 7 zł. 7. Super. Dobra, już sobie wziąłem. Dziękuję. Już bym wziął, dobrze. Ale to jest, jeszcze raz, makaron zwykły z czym? Masz makaron udon. Kimchi, tak? A jakieś z przyprawy koreańskie, czy nie? Czy to polskie wszystko takie? Miso, pasta miso. Aha. To jest kimchi, ten makaron. I tam te pierożki. I pierożki też są kimchi? Tak. Ta pomarańczowa tutaj. A dlaczego się nazywają to kimchi i tamto kimchi? Kimchi. No bo kapusta kimchi. Aha, bo to kapusta. Tak, kiszona chińska, no. Te kimchi pierożki, tak? Za 20 zł. A, bo to on się teraz smaży, tak? A reszta to co? Bataty, makaron ryżowy z papryką i z warzywami. Okej, to poproszę bataty. I to też mogę? Jeden taki, jeden taki, to poproszę. To jeszcze jeden pani został. Okay. To weź tego kimchi jeszcze jednego. To jeszcze jeden ten kimchi. Dobra. Wie pani, 30 sekund i jest gotowy, tak? Tak, gdzieś na środku. One wcześniej były. Wcześniej są już podgrzewane, podgrzewane, tak. Tylko. Dobra. To jest słodko kwaśne? To jest kowal sojowy. To może tak. Dziękuję.
sobie usiąść. Pierożki, jak pierożki, no dobrze, bo mały. Różnego rodzaju słodkości i wreszcie zbliżam się do czekolady. No to tylko nie wyroby są te czekoladowe, ale są też, widzę, inne ciasta i normalne chińskie czy koreańskie jedzenie. O, nasze ulubione churrosy hiszpańskie. Czekoladę, która będzie lepsza? Pytanie, czy mi pani maga słodką, czy taką słodką, ale lekką? Słodką, ale jednak nie tak bardzo. To poszło. Trochę się zasłodziliśmy tymi czekoladami i słodkościami. No przynajmniej tu są wybory z czekolady, fajne wyroby. Chcesz? Takie jedne owoce. Jednego owoca zjem. Były przepyszne. Ty masz owoce. Tam też był. A nie, bo to jest banan. Ja myślałam, że to jest ten. Pomarańcze trzeba go obrać, obrane, tak. Obrana cytrynę też obraną, ale już jabłko wrzuciłem ze skórą, marchewkę bym wrzucił ze skórą, czy burak tutaj też był wrzucony ze skórą. Krajałem tylko w takie brzydkie końcówki. Nie więcej jak pół litra ciepłej wody do środka, sama się myje. Po tych słodkościach przydałoby się przykąsić coś innego. Mam tą kuchę, nie to? To i to. A jakie to jest jedzenie? Ha? Z jakiego kraju? Nie, wietnamskie. Wietnamskie. Tak? Więc to będzie się czekać. 24 zł. Zobaczymy, czy do Wietnamu trzeba pojechać, czy nie. Czy będzie dobre. Shoyu. Vegan shoyu. Zupka. Ale ładnie. Na tym stoisku było coś, co nas najbardziej zachwyciło. Te wyroby z czekolady wyglądały jak oryginalne przedmioty. Wystawa i targi czekolady. No, czekolady to tutaj było załóżmy 30%, ale były inne ciekawe rzeczy do zjedzenia. A najciekawsza rzecz, którą kupiliśmy, to wyciskarka do soku, która nam się przyda. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania.